Drop top, windows down. Think I'm going crazy, looking for a sign. Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, witajcie w moim fotograficznym królestwie. Tym razem opowiem Wam, czym fotografuję w 2024 roku. Możecie znaleźć podobny film sprzed 2 lat, trochę zmian, więc po prostu postaram się Wam o tym w miarę sprawnie opowiedzieć, więc zapraszam Was do oglądania. Mój film podzielę na 3 części. Fotografię cyfrową, fotografię analogową i oświetlenie, które mam tam. Nie będę dzisiaj mówił o oświetleniu ciągłym. Większość moich zdjęć to jest oświetlenie błyskowe, więc na nim się skupimy. W porównaniu do 2022 roku jest tutaj trochę zmian, szczególnie jeśli chodzi o aparaty, ale o tym po prostu po kolei. Przejdziemy przez to, co tutaj mam, czym pracuję. I właściwie opowiem o każdym elemencie tego zestawu, więc rozsiądźcie się wygodnie, odpalcie sobie jakiś popcorn, piwo albo po prostu ustawcie sobie jakąś większą prędkość. Zaczynamy od tego, czyli Canon R5. To jest mój taki wół roboczy i ja realizuję nim jakieś właściwie 100% zleceń. Za każdym razem właśnie fotografuję tym aparatem. On wcześniej w 2021, na koniec tego roku, zastąpił Hasselblada X1D. Ja utwierdzam się po tych ponad dwóch latach, że był to bardzo, bardzo dobry wybór. Tak naprawdę ciężko jest mi znaleźć jakiś słaby punkt tego aparatu. Oczywiście pewnie Mark II będzie w każdym aspekcie lepszy. Czekam na Mark II. Pewnie kiedy będę przygotowywał kolejny taki film, to tutaj też będzie ten Mark II, na którego czekam. Aczkolwiek tutaj naprawdę jest mi ciężko do czegokolwiek się przyczepić. Rewelacyjnie wykonany, 45 milionów pikseli, super szczegółowe. Do tego stabilizacja matrycy, świetne filmowanie. No i to jest po prostu taki mój wół roboczy, którym ja robię po pierwsze 100% zleceń i zdecydowaną większość moich sesji takich prywatnych. Do tego mamy drugi aparat, też Canona, R6 Mark II. On zastąpił tutaj aparaty Olympusa, ponieważ z Micro 4 trzecie w bardzo dużej części się wyprzedałem. Potrzebowałem aparatu do przebitek do moich filmów na YouTubie i wcześniej realizowałem główną część filmową OM1, a przebitki realizowałem EM1 Mark II bądź EM1 Mark III, które niestety nie miały 4K 50 klatek, więc doszedłem do wniosku, że zamieniam to i kupiłem właśnie R6 Mark II. Nim za dużo zdjęć nie robiłem, mimo że mam go od sierpnia, więcej nim filmowałem i wykorzystuję go głównie z takimi lekkimi obiektywami, o których Wam zaraz opowiem. Też bardzo lubię ten aparat, zresztą w tym momencie filmujemy Sebastiana sztuką z 16-28 i to jest moim zdaniem bardzo fajny zestaw do takiego YouTube'owego i nie tylko filmowania, więc to są takie moje dwa główne woły robocze, które na mnie tutaj ze mną pracują, przy czym totalnym rdzeniem mojej działalności komercyjnej jest R5. Następnie OM1, świetnie wykonany aparat, ostatnia część Micro 4 trzecie u mnie. Bardzo miło wspominam czas bycia ambasadorem właśnie Olympusa jeszcze wtedy. Nasze drogi takie zawodowe się tutaj rozeszły, natomiast nie mamy żadnych, że tak powiem, zadr. Sprzękiem, z którym współpracowałem przez lata, będąc właśnie ambasadorem Olympusa, lubimy się nadal, często ze sobą rozmawiamy na bardzo różne tematy i mam bardzo duży sentyment do tego systemu, a OM1 moim zdaniem jest rewelacyjnym aparatem. Do tego ja filmuję nią większość materiałów u mnie na YouTubie. Właściwie ja nią jestem filmowany. Wszystkie live'y, które robimy, są robione właśnie tym aparatem. Ja go sobie bardzo cenię za fajne, wysokie ISO w filmie, za bardzo małe wymiary i za świetne wykonanie. Do tego, jeśli chodzi o obiektywy do tych dwóch systemów, no to tutaj przy OM systemie nie będę się długo rozwodził, ponieważ mam tutaj do niego tylko jeden obiektyw, to jest 9, współpraca Panasonica z Leicą, z nakręconym Black Mistem i to jest coś, czym po prostu nagrywam większość tych vlogowych rzeczy, prowadzę z tego wideokonferencje, robię live'y, więc to jest taki mój zestaw, bym powiedział, YouTube and life. Natomiast do Canonów mam już troszeczkę więcej tych szkieł. Zaczynamy od takiego głównego woła roboczego, to jest Canon 2870 2.0.
bardzo ciężki i duży obiektyw, ale z drugiej strony niesamowicie dobry i pięknie rysujący. On ma 2.0 w pełnym zakresie, to jest jedyny taki obiektyw na rynku. Konkurencja nie ma podobnego, tak naprawdę najbliżej jest Tamronowi i Samyangowi 35-150 2.0 do 2.8, ale jednak to troszeczkę inne konstrukcje. Wiem, trzeba go dźwigać, trzeba go trzymać, ale z drugiej strony on odwdzięcza się tym, że daje nam piękną plastykę, zarówno na 28, jak i na 70 i że jest jeden, że ja w tym momencie nie muszę żonglować stałkami w tym zakresie, żeby za każdym razem jak miałem 24, 70, 28, to jeszcze miałem 35, 50, 85 i portrety wolałem robić właśnie tamtymi szkłami. Natomiast tutaj ja no nie mam, właściwie no mam 50, 1.8, ale ona jest bardziej do tej R6, do wideo, a tym obiektywem ja robię jakieś 85% moich zdjęć i uważam go za totalnie jeden z najlepszych obiektywów, jaki jest w ogóle na rynku. Nie zamieniłbym go na nic innego. Zresztą wielu moich znajomych go kupiło i też sobie chwalą, więc to jest taki mój podstawowy WU roboczy. Drugim obiektywem jest uzupełnienie jego, czyli 70-200-28. I ja w ogóle jestem w szoku, jak mały to jest obiektyw jak na 70-200. Jak sobie go porównamy z tym 28-70, no to jest bardzo, bardzo duża różnica w wielkości. On ma 77 mm, jeśli chodzi o filtr, więc też troszeczkę mniejszy, pięknie rysujący, piekielnie szybki. Dużo osób narzeka, że się wysuwa, ale gdyby się nie wysuwał, to musiałby być taki. A w związku z tym, że się wysuwa, to ja go jestem w stanie nawet w pionie umieścić w plecaku. Rewelacyjne szkło, ostre, szybkie, ciężko powiedzieć jakieś złe słowo na ten obiektyw. I mało tego, jeszcze ostrzy z bardzo małej odległości, czyli ja, o ile nie są to zdjęcia stricte makro, to wykorzystuję jego też przy fotografii produktowej, bo ostrzy od dużo mniejszych odległości niż konkurencyjne szkła. Do tego jeszcze mam Sigma 105 mm f1.4. Chciałem ten obiektyw sprawdzić w mojej fotografii. Ja go kupiłem pod koniec lata, robiłem troszeczkę zdjęć w studio, natomiast w studio on nie pokazuje swojego takiego prawdziwego pazura, więc już czekam na wiosnę, lato, żeby go mocniej przetestować. Przy czym to jest tak, że absolutnie nie jestem za tym, żeby używać go jako jedynego obiektywu, bo bardzo dużo osób, które są zajarane takimi, wiecie, portret musi mieć bardzo mocne rozmycie. Ja nie jestem fanem tego typu zdjęć. Owszem, zdarza mi się takie zrobić, ale będę też przygotowywał o tym materiał, że taki zestaw, to znaczy szerzej i troszeczkę węziej i do tego długa ogniskowa, więc połączenie szerszych ogniskowych z długimi ogniskowymi jest świetnym rozwiązaniem, ale nie wyobrażam sobie przypiąć tylko i wyłącznie tego na całą sesję i tylko robić zdjęcia z takim ogromnym, ogromnym rozmyciem. Aczkolwiek no, ciężko powiedzieć też złe słowo na to szkło. Piekielnie ostre, piekielnie pięknie rysujące, też bardzo duże. Jak widzicie, mam tutaj dużo rzeczy ponakręcanych, bo ja w bardzo wielu zdjęciach plenerowych używam filtrów typu Black Mist, bo te dzisiejsze obiektywy są po prostu turbo ostre, więc na ten obiektyw przyjdzie jeszcze trochę więcej czasu, szczególnie kiedy zrobi się ciepło, kiedy będzie więcej plenerów. No i tutaj jeszcze jeden obiektyw, akurat też z mocowaniem Canon F, IRIX 15 mm f2.4. W ostatnim czasie była promocja minus 40%, więc on kosztował około 1000 z małym kawałeczkiem. I to jest mój obiektyw do fotografowania wnętrz, bo jest bardzo dobry optycznie. Nie potrzebuję f2.4, raczej robię to f8, f11, jest to obiektyw manualny, natomiast jest to bardzo dobry optycznie obiektyw, ma bardzo dobrze wykorygowaną dystorsję, nie winietuje, do tego nie ma też jakichś aberracji chromatycznych i tak dalej, więc bardzo fajny obiektyw do fotografii wnętrz, o ile oczywiście wnętrze nie jest zbyt wysokie, wtedy wypożyczałbym pewnie Shifta od Canona czy od Laowy. No i tutaj jeszcze mamy dwa malutkie obiektywy, 16 i 50. To są takie bardzo podstawowe obiektywy w Canonie. One kosztują ten chyba 800, ten 1100. 16 Canona, ona jest średnio wykorygowana optycznie, bardzo dobrze wykorygowana już na poziomie programowym. Do vlogowania super sprawa, całego vloga z Ibizy nagrałem właśnie tym obiektywem i 50 do przebitek, czyli
Najczęściej, kiedy nagrywamy jakieś moje materiały YouTube'owe, jak możecie sobie zerknąć testy Elin Chroma, no to wszystkie przebitki były robione 50 na R6 Mark II, a główne wideo szło z OM1 i tego 9 mm, które mamy tutaj, więc plusem jeszcze tych obiektywów, oprócz tego, że są tanie, to to, że są bardzo małe, bo kiedy jadę na wakacje, no to wolę wziąć coś takiego niż coś takiego. Oczywiście wtedy ograniczam się z ogniskowymi, ale czasem warto poświęcić ogniskową, dlatego żebym miał ochotę robić zdjęcia i nosić to, a nie żeby tylko, wiecie, bolał kręgosłup i tak dalej. Więc to jest taka moja część, bym powiedział, do pracy. To jest mniej więcej dotąd. Tu zaczyna się troszeczkę zabawa i to mówimy tutaj o zabawie nadal aparatami cyfrowymi. Ale nie tylko zabawa, bo to też mam tutaj dwa bardzo poważne aparaty, które też bardzo lubię. I te aparaty, które są tutaj, ja nie mogę o nich powiedzieć żadnego złego słowa. Każdy z nich jest totalnie rewelacyjny jak na to, co tutaj sobą reprezentuje, ale nie da się ukryć, że czy to OM System, czy to Canon, one nie są najlepsze designowo. I nie wyobrażam sobie w tym momencie kupić innego aparatu do pracy niż R5, ale z drugiej strony one nie cieszą tak bardzo oka. I wiecie, czasem trzeba zrobić coś dla siebie. I tutaj mamy trzy aparaty Leica, trzy cyfrowe. Mój ostatni zakup Leica SL2S. I może, wiecie co, na początek tu. Leica Q2. Kupiłem ją rok temu, tuż przed premierą Q3. Mam cały materiał o tym aparacie z Dubaju i to jest aparat, którym ja totalnie uwielbiam fotografować. Oczywiście też byłbym w stanie zrobić im zlecenie komercyjne, o ile 28 mm byłoby wystarczające, żeby tylko to tą ogniskową ogarnąć, bo on ma 47 milionów pikseli, czyli z tego wszystkiego, co tutaj jest, on ma najwyższą rozdzielczość, wyższą niż R5, więc te obrazy są ultra, ultra szczegółowe. Do tego świetny obiektyw, 28 mm f1.7. Ja ją kupiłem za sprawą tego, że używałem dużo tego Canona 28-70 i nagle okazało się, że wolę 28 niż 35 mm, bo kiedyś, kiedy byłem bardzo napalony na ten aparat, mówię, kupiłbym go, gdybym miał 35 mm, a później okazało się, że więcej zdjęć na szerokim kącie mam z 28 niż 35, więc mówię, kurde, chyba lubię to 28 mm, stąd wybór tej Q2 i jest to moim zdaniem chyba najładniejszy zestaw w całym tym, w sensie ten aparat jest najładniejszy w całym tym zestawieniu. I to, co uwielbiam w Q2, to, że ona jest malutka, leciutka, ale z drugiej strony nie ma żadnego, ona nie ma żadnej zadyszki w stosunku do jakiegokolwiek aparatu tutaj. To znaczy jest szybka, ma naprawdę bardzo przyzwoity autofokus i pięknie rysuje, jest super szczegółowa, więc ostatnie wyjazdy wakacyjne to była właśnie Q2 albo Q3, którą wypożyczyłem wtedy na chwilę od Leica, lecąc na Ibizę. Przy czym czasem, jeśli będzie brakowało mi właśnie tych 20, w sensie jakiejś innej ogniskowej niż 28 mm, to kupiłem SL2S. Wolałbym, żeby ten aparat był mniejszy i lżejszy, no ale nie jest, ale doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby mieć taki zestaw wakacyjny Q2 z 28, a drugi aparat, żeby miał 50 mm. I owszem, ja mogę sobie wziąć R6 Mark II i tamtą 50-kę, ale chciałem, żeby ten aparat, ten zestaw cieszył też tak wizualnie. Dlatego do tego aparatu dobrałem taki obiektyw. To jest 50-20 DGN serii I Contemporary w Sigmie. Świetnie wykonany obiektyw, bardzo ostry i też bardzo ładny, bo jak wcześniej miałem też wypożyczoną 50-14 DGN, ona też jest rewelacyjna, ale nie do końca z tym zestawem, wiecie, tak wizualnie fajnie pasowała. Ja też nie jestem fanem do końca obrazka z f1.4, f2.0 mi w zupełności wystarcza, a ten obiektyw jest tańszy, mniejszy, lżejszy i lepiej wyglądający, więc stąd zdecydowałem się właśnie na tą 50-20. Moim zdaniem ten zestaw rewelacyjny jako uzupełnienie do Q2, świetna sprawa, a SL2S super wygląda. Najlepiej wykonany z tych wszystkich aparatów, które mam tutaj, jest jakby ciachany taką siekierą. Dość siermierznie wygląda, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Czarny napis to znaczy, że mamy do czynienia z SL2S, czyli 24 miliony pikseli, a nie 47 jak SL2. Szybki aparat, świetnie filmujący. Szkoda tylko, że nie ma detekcji fazy, to pewnie pojawi się w SL3. No i do tego jeszcze mamy dziadeczka.
M9. To jest aparat, którym za dużo nie fotografuję, ale on sobie po prostu czeka na dobry czas. Ale czasem lubię go wziąć. On nie ma autofokusu, ma bardzo kiepski ekran. On chyba jest z 2009 roku, więc na rynku jest już bardzo, bardzo długo, już jest dawno nieprodukowany. Mam trochę rdzy na matryce, ale zapłaciłem za niego bardzo nieduże pieniądze, więc jestem w stanie mu to wybaczyć. Ale to jest taki aparat do takiej spokojniejszej fotografii. W związku z tym, że za dużo nim nie fotografowałem, to zostawiłem sobie tylko jeden obiektyw manualny, 35-1.4 Seven Artisana wersja VEN, czyli naprawdę bardzo fajny obiektyw. Prędzej czy później zastąpi go Voigtlander 40-1.4, który wydaje mi się, że jeszcze ładniej rysuje, ale ten z tych Seven Artisanów, które miałem, miałem jeszcze 50-1.1 i 75-1.25, to z tym polubiłem się najbardziej, dlatego zostawiłem go właśnie do tej M9, którą mamy tutaj. I właściwie na tym zamyka się cyfrowa fotografia. Tu mam jeszcze DJI Osmo pierwszej generacji, nim wcześniej powstawały jakieś tam zdjęcia, właściwie filmy z naszych wyjazdów. Po prostu dawałem Amelii i ona z nim szła za mną i mnie filmowała, więc bardzo fajna rzecz. Dzisiaj pewnie zastąpiłbym go trzecią wersją, która jest 100 razy lepsza od tej czy drugiej wersji, aczkolwiek nasze nagrywania z wakacji trochę się zmieniły w taką bardziej vlogową formułę, niż żeby ktoś mnie filmował, wtedy ja raczej siebie sam filmuję, ale do przebitek świetna, też bardzo fajna sprawa. Dzisiaj pewnie do kupienia za grosze, więc jak chcecie mieć coś, co fajnie Wam nagra przebitki z wakacji, to pierwsza generacja Osmo 100% mogę polecić, szczególnie, że mimo upływu lat on nagrywa 4K 60 klatek czy 50 klatek, co jest świetnym wynikiem. Ok. To byłaby cyfrowa część, no i idziemy sobie do analogowej części. Tutaj mam dwie takie lajki, nimi akurat już rzadziej fotografuję, mając Contaxa, natomiast to są takie aparaty, które są totalnie niepozorne, C1 i AF-C1. Tutaj mamy takiego klasycznego zooma 38-105, tutaj mamy 42-8 bądź 85-6. Oba aparaty naprawdę bardzo lubię, dają taki bardzo oldschoolowy wygląd samym zdjęciom. Ta optyka nie jest jakaś tam wybitna, też jakoś pięknie nie rozmywają tych teł, ale mają ten taki swój fajny, surowy wygląd analogowych zdjęć. Więc te oba aparaty bardzo lubię, natomiast jeśli mam sięgać po analogowy mały obrazek, to najczęściej sięgam po Contaxa G1. Wolałbym mieć Q2, ale trafiła mi się kiedyś okazja na G1 i to, za co najbardziej go cenię, to też za wygląd, a druga rzecz za autofokus, który mógłby działać lepiej, ale przede wszystkim szkła. One są rewelacyjne i pewnie prędzej czy później kupię Nikona Z5 i przejściówkę Tech Arta, żeby móc wykorzystać z autofokusem rewelacyjną Zeissową optykę. Tutaj mam 45-2.0, chyba taki mój ulubiony obiektyw, później 28-2.8, też świetne szkło, bardzo ostre i w ogóle jak trafi, to jest rewelacja. No i jeszcze mam 90-2.8, fajne portretowe szkło, aczkolwiek przy malutkim wizjerze 90 mm i 2.8 tak bardzo łatwo trafić z autofokusem nie jest, aczkolwiek pięknie rysuje, bardzo chciałbym zaadaptować jeszcze te szkła do aparatu cyfrowego, przy czym żeby to zrobić z autofokusem musiałbym mieć Sony albo Nikona, a jak widzicie u mnie ani jednej, ani drugiej firmy nie ma, być może kiedyś coś takiego będzie. Do tego jeszcze ten aparat, bo ja właśnie wydaje mi się, że jestem bardziej autofokusowy, szczególnie widzę to po ile fotografuję Q2, a ile M9, więc jakiś czas temu też trafiła mi się fajna okazja na Hasselblada H2, i to jest średnioformatowy 6-4-5, ale analogowy. Tutaj równie dobrze mogła być chyba cyfrowa dupka tak zwana. Mam analogową, czyli wkładamy tutaj średnioformatowy film, mamy format 6-4-5, czyli 6 cm na 4,5 plus minus, ale mamy też pełną automatykę. Ja jestem w stanie robić zdjęcia bez żadnego dodatkowego światłomierza, mam autofokus, ISO jest czytywane automatycznie, mamy ogromny wizjer i szkło Hasselblada 80-28. To jest troszeczkę ogniskowa zbliżona jest do 50 mm, więc tutaj mamy takiego kropa, który obniża nam ogniskową i
Znowu, jak kupiłem ten aparat, to troszeczkę to, co stoi obok mnie, poszło w odstawkę, czyli teraz średnioformatowe zdjęcia robię tym i go totalnie, totalnie uwielbiam. Jedyne, na co bym go zamienił, to pewnie byłby Contax 645 ze szkłem Zeissa 80-20, ale to już jest wydatek bliżej 20 tysięcy złotych. A fotografię analogową ja robię totalnie hobbystycznie, więc też muszę, wiecie, mierzyć siły na zamiary po prostu. I tutaj mamy jeszcze jeden aparat. Ja go sobie wypatrzyłem już ładnych parę lat temu, kiedy byłem w sklepie Fuji w Londynie i zobaczyłem, że coś takiego wielkiego stoi za gablotą. Okazało się, że jak na coś takiego, co wygląda, jakby miało kosztować kupę pieniędzy, to jednak aż tak drogie nie jest. To jest mianowicie Fuji G683S. Niestety wersja bez pokłonów, ale on ma ogromną klatkę. Tutaj mamy 6x8 cm, to jest prawie dwa razy więcej niż w tym Hasselbladzie, więc plastyka obrazu jest zupełnie inna. Krop też jest zupełnie inny. Tutaj mamy razy 0,43, więc 100 mm to jest około 43 mm, jeśli mnie pamięć nie myli. Oczywiście głębia ostrości też tutaj przeliczamy. Światło, siła zostaje ta sama, ale jakby głębia ostrości jest inna. I tutaj mam do niego 180 f3.2, to jest taki święty graal do tego systemu, to jest odpowiednik mniej więcej 85-1.3. Nie zrobiłem nim jeszcze za dużo zdjęć tym obiektywem, czeka też na swój czas, aczkolwiek to jest sprzęt taki typowo studyjny, waży bardzo dużo, ale mamy ogromny kominek, ewentualnie mamy też ogromny wizjer, mamy bardzo precyzyjne ostrzenie. Jak zobaczyłem to w porównaniu do Mamii RZ67, gdzie Mamia jest wielka, to jest dwa razy większe, ale totalnie uwielbiam też ten zestaw. I do tego mam komplet szkieł. Tutaj mamy, to jest bodajże 210, czy tak, 210 5.6, też bardzo fajne szkło, setka 4.0. A te dwa, takie bym powiedział, bardziej kitowe, 125 i 135 mm f5.6. Muszę się przyznać, że tych dwóch ostatnich nigdy nie używałem, bo po prostu zawsze decydowałem się na te szkła bardziej premium. Z tego względu też, że każda klatka kosztuje kupę pieniędzy, więc tym bardziej wolę wykorzystać to w pełni, więc wykorzystuję 180, 210 i setkę i to jest taki mój zestaw, z którego korzystam, o ile nie sięgam po ten średni format, bo on jest zdecydowanie bardziej kompaktowy. Dobra, lecimy dalej. To już krócej, światełko. Jeśli chodzi o światło, to ja jestem team Profoto zdecydowanie. To nie jest też tak, że nie wiem, poszedłem do sklepu, kupiłem po prostu to wszystko na raz, nie. Ten sprzęt po prostu gdzieś tam zbierałem przez lata i ja uważam go za totalnie najlepszy, z jakim miałem do czynienia. I często jak ktoś przyjeżdża do mnie na warsztaty, mówi: Kuba, wiesz co, bo jak zmieniam moc, to zmienia mi się kolor tych zdjęć. Ja mówię: no a jakim sprzętem pracujesz? I ktoś mówi tam o jakiejś lampie. Albo mówi: ok, robię zdjęcia i one są trochę jaśniej, trochę ciemniej, trochę jaśniej, trochę ciemniej. Pytam, jakie lampy, znowu tutaj pada najczęściej jedna nazwa firmy, no i okazuje się, że to jest normalne, bo po prostu kupując lampy z niskiej półki nie możemy liczyć na zbyt dużo. I teraz ten sprzęt, który mam tutaj, ja na nim pracuję od 2015 czy 2016 roku. No i tak, kupiłem na początku pierwsze dwie B1, później drugie, później doszły D2, później jeszcze jakieś tam kolejne i kolejne lampy, więc tego jest tu naprawdę, naprawdę sporo, ale to jest coś, co w połączeniu z moją R5 po prostu pozwala mi wyżyć, że tak powiem. I teraz moimi głównymi lampami są B1 i D2. To jest coś, czym pracuję najczęściej w zależności od tego, jakie mam zlecenie. I za co sobie cenię przede wszystkim ten sprzęt? Za jego niezawodność, a druga rzecz za jego powtarzalność. I realizując zdjęcia dla Move Federation jakiś czas temu, kiedy przyjeżdżałem na plan zdjęciowy, Sebastian, który zresztą teraz nagrywa to wideo, stawał w jednym miejscu. Ja robiłem testy światła, mówię: ok, światło już jest w porządku i następnie robiłem zdjęcia przez kolejnych 6 godzin, kolejny przyjazd, kolejne 6 godzin, kolejny przyjazd, kolejne 6 godzin, tylko zapisywałem sobie numery, jakie mam tutaj na lampach i tak naprawdę, kiedy wyedytowałem pierwsze zdjęcie, mogłem skopiować to na zdjęcia, które były robione 6 godzin później, czy na zdjęcia, które były robione 2 tygodnie później, o ile zachowałem te same moce. One za każdym razem miały tę samą temperaturę barwową, nie zmieniały mi mocy. Ja dzięki temu
byłem w stanie wyedytować jedno zdjęcie, kliknąć copy, przenieść to na kolejnych 400 zdjęć z tego samego dnia zdjęciowego i nie robić żadnych korekt. I właśnie to zapewnia mi Profoto. Owszem, kiedy miałbym tutaj lampy gorszych producentów, też bym zrobił takie zlecenie, ale nie wyobrażam sobie poprawiania balansu bieli na 400 zdjęciach, czy poprawiania ekspozycji. To jest do zrobienia, ale to nie o to chodzi. I teraz tutaj właśnie widzę, że chyba nie wyciągnąłem jeszcze jednej B1, nieważne, mam 3 B1, używam 4, tylko jedną chyba musiałem nie wyciągnąć z plecaka. Mam je od 2015 albo 2016 roku, kupowałem je używane i one nadal świetnie pracują. Jedyne co zrobiłem, to zrobiłem regenerację ogniw, ponieważ po prostu po latach te baterie już trochę słabo trzymały, zrobiłem regenerację w 7 bateriach, które mam i teraz od ponad 2 lat działa to rewelacyjnie, bez żadnego zająknięcia. Zrobiły tysiące błysków, B1 to lampy bateryjne, z kolei D2 je mam troszeczkę krócej, to są lampy podłączane do prądu i one są o tyle świetne, że ładują się 0,9 sekundy do pełnej mocy, mają regulację od pełnej do 1512 mocy, TTL, HSS, super mocnego pilota i jeśli chcę, mogę zasilać je w plenerze, ponieważ mogę spowolnić ich ładowanie do 1/4 prędkości i zasilić je stacją ładowania EcoFlow River 2, którą mam. Zapłaciłem za nią 1000 zł, więc taka D2, która kosztuje 10 tysięcy, za kolejne 1000 zł robi się lampą plenerową. Też bardzo fajna opcja. Natomiast większość, czy to warsztatów, czy mniejszych sesji robię na B1, ponieważ one po prostu nie wymagają tego zasilania z prądu, a też są totalnie rewelacyjne, przy czym trochę dłużej ładują się do pełnej mocy. Mam jeszcze taki zestaw B2. One są rzadziej przeze mnie wykorzystywane, ale też bardzo fajne. Uwielbiam je wykorzystywać w takich modyfikatorach ala parabolicznych, jak na przykład Mitoya Intense, bo mają fajne, leciutkie głowice. I wtedy nie obciążamy mocno tej sztycy takiej całej. Podpinamy sobie to. To jest super leciutkie, a ten battery pack jest po prostu jakimś tam dodatkowym balastem. Cały zestaw ma tutaj 250 W/s, więc jeśli używam dwóch głowic, one błyskają do 125 W/s każda, bądź jeśli podepnę jedną, wtedy mam 250 W/s, a wszystkie tutaj pozostałe to są 500. Więc to jest taki mój duży sprzęt studyjny. Mam jeszcze jedną D1, którą kupiliśmy ostatnio wspólnie ze znajomymi, w sensie każdy kupił po jednej, bo był taki zestaw do sprzedania używany. Akurat ona jest w studio, które wynajmujemy i teraz akurat mamy taki deal z moim znajomym, że on ma jedną, ja mam jedną, dwie trzymamy w studio i kiedy on robi sesję, on wykorzystuje dwie, kiedy ja robię sesję, wykorzystuje dwie, więc nie musimy tego naszego sprzętu wodzić do studia i to jest też moim zdaniem świetna sprawa. D1 to nadal też rewelacyjne lampy, co prawda nie są tak szybkie, nie mają tak dużej regulacji mocy, są troszeczkę głośne, ale z drugiej strony nadal robią robotę i to są takie lampy nie do zajechania. Do tego jeszcze mam 4 A1 i to te lampy też bardzo lubię. Ja przede wszystkim kupiłem je do tego, żeby mieć na mniejsze zlecenia, gdzie potrzebuję po prostu mieć 4 lampy i na przykład jakieś niewielkie modyfikatory typu parasol, tego typu rzeczy, ale też po to, żeby na warsztatach mieć je jako wyzwalacze radiowe, ponieważ wyzwalacz radiowy Profoto wtedy, kiedy to kupowałem, kosztował 1700 zł, a lampy kupowałem używane po między 1000 a 2000 zł płaciłem za sztukę i teraz jeśli robię warsztaty, a nie mam dedykowanego wyzwalacza do Nikona, to zamiast dawać uczestnikowi wyzwalacz do Nikona, którego nie mam, to daję mu po prostu lampę, która ma pełnofunkcjonalny wyzwalacz systemu Profoto. Obsługuje 4 grupy i po prostu ona zamiast pracować jako lampa błyskowa, pracuje jako wyzwalacz radiowy. Więc to jest takie, wiecie, 2 w 1, oszczędziłem na tym sporo pieniędzy, a z drugiej strony mam też pełnoprawne lampy, które są rewelacyjne, którymi jesteśmy w stanie pracować w plenerze, w studio. Oczywiście mają one ograniczenia, bo mają 76 W/s, aczkolwiek nawet w plenerze, kiedy zobaczycie mój film, gdzie fotografowałem Jagodę z jedną z A1, też te zdjęcia moim zdaniem wyszły jak najbardziej w porządku. I mam jeszcze 2 lampki, takie maluteńkie. To jest tak zwana paskuda Godox Lux Junior, najbrzydsza lampa na świecie, ale z drugiej strony bardzo fajna do tak zwanego ostrego błysku, ponieważ kiedy wezmę sobie
na przykład ten aparat i zapnę sobie tę lampę tutaj, to najważniejsze jest to, że ten palnik jest bardzo blisko obiektywu i wtedy ten cień jest krótki, ponieważ kiedy zapinam A1, to sam palnik jest tutaj i cień jest dłuższy. Mogę używać takiego dedykowanego braketu, obniżać to, a jeśli chcę mieć szybki efekt, używam paskudy i to jak najbardziej działa. Ewentualnie do kontaksa mam TLA 140, dedykowana lampa, no i ona też tutaj wypada mi bardzo blisko samego obiektywu. Też mamy ten taki fajny efekt ostrego błysku, więc to jest tyle. Jeszcze bym coś tam, wiecie, wygrzebał. Właśnie nie wiem, gdzie dałem jeszcze jedną B1. D1 jest w studio, ale to już nie ma większego znaczenia, więc jakby tak do podsumowania, do pracy, do moich sesji Canon, przede wszystkim R5 i R6, ponieważ też część zleceń robiłem w ten sposób, że na R5 miałem 28-70, a na R6 70-200, rewelacyjny tandem. R6 praktycznie w ogóle nie szumi, jestem też w szoku, jak bardzo to nie szumi. R5 według mnie ma troszeczkę ładniejsze kolory, no i to jest takie do roboty. Dzięki temu mogę sobie pozwolić na te rzeczy. I tak jak wspomniałem, akurat SL2S jest najnowszym nabytkiem, zrobiłem nią jeszcze bardzo mało zdjęć, ale to jest sprzęt, który przede wszystkim ma być z jednej strony bardzo dobry, z drugiej strony na przykład jeśli chodzi o autofokus, Canon tutaj wyprzedza Leica, więc to będzie nadal mój sprzęt do zarabiania, aczkolwiek Leica zdecydowanie jakby bardziej cieszy oko. Stąd właśnie to połączenie Q2 plus SL2S. Zobaczymy, jak to tam się dalej rozwinie. Natomiast ja już się nie mogę doczekać większej liczby zdjęć. No i przechodzimy przez te analogowe rzeczy. To jest totalnie niekomercyjne wykorzystywanie przeze mnie, ale fotografię kocham, więc lubię kombinować z różnymi technologiami. No i to jest coś, bez czego dzisiaj ciężko byłoby mi przeżyć, że tak powiem, bo jak już się raz wejdzie w Profoto, to tak naprawdę każde inne lampy czuć, że są po prostu o półkę niżej. Znaczy, pewnie Broncolor nie jest o półkę niżej, ale Broncolora nie wykorzystywałem. A Profoto najwygodniejsze w obsłudze, świetna powtarzalność, świetna jakość, po prostu rewelacyjne lampy. Więc tak wygląda moje królestwo fotograficzne. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, łapki w górę. Jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to zostawiamy subskrypcję. A, jeszcze jedna rzecz. Ten film totalnie nie jest przez nikogo sponsorowany, więc nie ma tutaj żadnej naklejki. Zresztą ciężko by było, żeby nagle Leica dogadała się z Canonem, Sigmą i jeszcze z Profoto, żeby mi zapłacić za ten film. Więc tutaj zero sponsorowania. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.